i mamy dziecko, do którego on wraca. Wraca i przynosi mi kosz pełen ryb. A dziecko, na czym zło, tatusiu, zaraz zrobiłem taki statek, będę duży, to normalnie będę piratem. A ojciec mówi do niego: a herezję gadasz, masz być po prostu rybakiem. A on mówi: mam gdzie w bycie rybakiem. Do nas kamienia, sterze. No dobrze, to będzie taka teraz część bardziej naturalna. Nagramy sobie troszeczkę takich, no jakichś plaż i różnych innych po prostu rzeczy, nie do końca już związanych, powiedzmy, z miastem, historią, jakąś taką przestrzenią. Myślę, że to też będzie fajne. From my perspective is very beautiful and, you know, great. Maybe from your perspective this is some old something that is, you know. For us it's common, no? Because yeah. So you don't have this aesthetical perspective that this is beauty. No, this is just common. For us it's common, yes. Yeah. We are living the results of what the English people left here. So I think they left good things. Because I was saying yesterday, Malta after the Second World War was totally destroyed. So if it was for it wasn't for the, for them, for the English people, we have nothing here. And Malta was very poor at that time. Idziemy sobie zobaczyć taką plażę, która jest taką plażą właśnie sztuczną. Są pewnie ludzie, którym to się podoba i którzy by znaleźli tutaj się jakieś wieżowce i tak dalej. No w ogóle nie przypomina to Malty, ja teraz się czuję jak na, po prostu w jakimś dowolnie randomowym po prostu miejscu. Nawet szczerze powiedziawszy, za bardzo nie chce mi się wychodzić z tego samochodu, ale nie mój klimat, nie. No. No co ja mogę powiedzieć, jak dla mnie to tutaj śmierdzi, to już wcale nie żadnym marku. Jakimś kałem, no nie jest to przyjemne. Nawet falczu nie ma za bardzo. No nie, zdecydowanie nie jest to mój klimat, więc po prostu spadamy. Tak szybko, jak się tu pojawiliśmy. Friends, they left good things also, because they left Valletta. They built up Valletta. Valletta, there was nothing over there. Then they decided that it was a more strategic point to defend the island. And they decided to build up the city. Zrobimy sobie taki mały test maltańskich plaż naturalnych. These are the two natural beaches. Okay. Yes. So which one is closer? There's one down there. No problem. Okay. Poprzednia naturalna nie była. Mierdziała strasznie. Była w jakimś takim centrum handlowo, w ogóle coś tam. To nie wiem, jakaś, nie wiem, górska czy coś, roślinieczka. Są takie właśnie szyszki takie fajne sobie tutaj. No i co? Gdzie jest ta plaża? Chyba ta plaża to coś nie w tym kierunku. Dobra, idziemy, bo kontynuacja wątku związanego
z tym, jak to jest, jak się słucha różnych osób, które nam dobrze doradzają, gdzie powinniśmy iść i co robić. No. Tamta woda to dość daleko. Coś mi się chyba pomyliło. Tutaj. Tylko to tak sporo niżej powiedziałbym. Tak on mnie chciał na tą plażę wprowadzić. Ale piękna ta woda. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to widać będzie, że jest. Dobra, lecimy. No tak, tu bez dwóch zdań już po prostu, jeśli chodzi o plaże, które są oddalone od tych centrów miast. Ta była jedną z takich bardziej popularnych plaż po prostu akurat, ale no tutaj już mamy zupełnie coś innego, tak? Nie ma żadnej ryczącej, huczącej muzyki. No jest jakiś taki po prostu kompletnie inny klimat. No jak dla mnie to jest najfajniejszy element tej plaży. Ogólnie rzecz biorąc, tak. No plaża zaliczona. That's very nice that the places that are really interesting and you know attractive for tourists, they are quite close. There is not such you know, thing that you have to drive 4 hours to see. So it takes only hours when there is a lot of traffic. Till the English, it was always occupied. Mm-hmm. Yeah. Then after the English people had the independence and we started to have our own government, but till 200 years ago, mm-hmm. We were always occupied here. Zobaczcie po prostu na te ściany tutaj, nie? To są po prostu tak jak u nas, masz jakieś takie płotko, czy drewniane, czy coś w tym stylu przy tym, żeby odgrodzić sobie jakieś tam swoje pole, czy cokolwiek, to tutaj po prostu używają tego kamienia. Za dużo właśnie drewna i tak dalej, bo ono jest drogie. No za to mamy całą masę po prostu właśnie takich solidnych, kamiennych wiejskich płotów. Każdy kamień jest zawsze kojarzony z takim po prostu, że no, powiedziałem, takim szlachetnym trochę budownictwem. Try to imagine that you have... Wow, what's going on? Because soon there will be the races, horse racing. Aha, they are training. They are training. Tam rozmawialiśmy przez chwilę właśnie o tym, że tutaj właśnie tym najtańszym kompletnie budulcem jest kamień i wszystko jest jakby zrobione z kamienia, nie dlatego, że ma być takie po prostu super fajne i drogie i trwałe i tak dalej, tylko po prostu to jest najtańsze. No, to jest to, czego nie zobaczymy dzisiaj. No ale jednak widać, dobra, świątynia zrobiona z kamienia. Kamień tutaj, wiadomo. Jakieś neolityczne tematy, no to równie dobrze mogło w Neolicie być cokolwiek, wielkie centrum handlowe. Ale chodzi o to, że w tych wszystkich historycznych takich ogólach, tutaj największe w Europie, pierwsze w Europie, czy coś tam, to zawsze jest strasznie dużo po prostu marketingu, nie? I no, to też trzeba zawsze sprawdzać. No dobrze, słuchajcie, byłoby głupio załatwić Maltę całą w jeden dzień. No przecież to byłoby trochę nie tak. I też w znosie nie chodzi o to, więc musimy mieć pewne elementy właśnie takiego, no, nie do końca spełnionego planu i poczucie, że jeszcze tu wrócę i w ogóle. No dobra, błękitna grota. Widzisz, ona się skrywa. No, z góry widok jest fajny ogólnie, aczkolwiek oczywiście po prostu idealnym rozwiązaniem byłoby chyba sobie tamtędy popłynąć. I to jest niestety plan na następny wyjazd. Teraz nam się to nie uda, ale zobaczcie, to moim zdaniem jest dobrze.
No dobra, muszę się przyznać do jednej rzeczy. No, trochę sknuciłem po prostu. Miałem ze sobą drona, który siedział, po prostu leżał sobie w najlepsze, naładowany i gotowy w taksówce. A ja po prostu wybrałem się tutaj sam, z po prostu aparatem i moim Osmo. No i ten dron byłby idealny w tym momencie, żeby po prostu przelecieć tam, gdzie nie mogliśmy dotrzeć po prostu za pomocą tej łódki, dlatego że dzisiaj nikt nie pływał. No i mogłem trochę uratować ten materiał i byłoby to po prostu lepsze. I no cóż, tak to jest. Od godziny 8 rano na nogach, cały czas w gotowości, w akcji, a to jak widzicie mamy już wieczór. Po prostu byłem wykończony. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Taksówkarz mnie ostrzegał, że jest jakoś niebezpiecznie czy coś, no więc powoli sobie spokojnie przejdziemy, ale nie jest to kryterium bezpieczeństwa, które miałbym w swoim słowniku jako niebezpieczeństwo. No, nie jaj, do wody nie będę schodził, ale tutaj jest fajnie. No i to jest to, Blue Grotto było zamknięte. Nie dało się, znaczy nie zamknięte, no już nikt tam po prostu nie pływa w tej chwili, jeszcze zamknął Blue Grotto, ale nie ma tam po prostu już jakby za bardzo szans. Zamknięta świątynia, no trochę trzeba się liczyć z tym, że tutaj sobota, to już jest po prostu gruby weekend. To nie jest tak u nas, że właśnie sobota, niedziela, to wszystkie policyjne, turystyczne atrakcje są otwarte i pracuje wszyscy. A tutaj niestety nie. No okej, myślę, że on miał na myśli to, żeby się tym można by tam przejść kawałek, ale nie wiem, samemu nie będę tutaj. Jezu, jaka woda piękna, po prostu super. Bunkier tam. Rodos. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. To są po prostu takie działki, nie? Tak nasze rody. Działecki taki. To jest po prostu przepiękne. To jest cudowne. Ja wiem, że tutaj kamień jest absolutnie, jakby teoretycznie najtańszym, najmniej istotnym takim tworzywem. Zobacz po prostu, jak tutaj wygląda to ogrodzenie. Ale kurczę, bez jaj. Naprawdę. To są takie pomieszczenia, w których na przykład jacyś pasterze spędzają sobie czas, żeby ochronić się przed słońcem i tak dalej. Po prostu. Those tree on the left right now, the very high, this eagle tree on the left, on the left side, this higher, we call them tachimeterio. You find them in the cemetery, so I don't know. Peñola would be, Peñola 20-30 years ago,
old piece of land that it was worked for vegetables and fruit. It used to be fill up on the border with that land. Platan? No. We call it Talwardin. Very nice. You see, these trees are, there are three colors of them, pink, white, and yellow. Yeah, yeah. Windbreakers, yeah? But typically pears are the windbreakers. You see, on the borders of the feet. Ah, those ones. Those are the windbreakers. Okay, okay, with cactus, yeah? It's a type of cactus, yes. Yeah. And the fruit is very good in summer. When we are starting getting into Marszaszlok, you will notice a lot of grape trees also. Próbujemy znaleźć i zobaczyć. Podobno 10 minut spacer. Tymczasem tutaj mamy. O, proszę bardzo. Właśnie to takie rzeczy lubię, no po prostu życie. Cudowna bryza taka po prostu właśnie morska. Tak to jest, kurde, no chciałem już przejść parę metrów, po prostu musi tyłek włożyć samochodem. Super, super. Po prostu krajobraz, tak? Płoniemy krajobraz. Wow! No nieźle, dobra, się uda. Super, super. O, i oni sobie tu będą tam skakiwać i tak dalej. To jest taka popularna miejscówka, St. Petersburg, tak to jest. Czas goni, dzięki temu, że my zaróżamy, jednak mamy trochę fajnych możliwości. Zaporem wody. No dobra. Powinno być dziś już tutaj. Tak. Tak. Tu sobie możemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak. No i to jest solanki z morza. Woda odparowuje sobie zostaje. I cały temat. Idźmy sobie dalej, to jest fajny krajobraz, taki kurczę księżycowy. Dobrze to. No. Jest taki właśnie cały właśnie proces wytwarzania tej soli. Sól, w ogóle biblijne znaczenie soli. Sól to sól. Dobra. Sobie możemy teraz tutaj wrócić. Widzieliśmy. Byłem widziałem. Wen widzi. No. Na razie widzimy. Bardzo ładne miejsce, kamienie, sól, kamienie, woda. No, takiej Malty to ja się trochę spodziewałem, w sensie takiego czegoś właśnie chciałem, takiej oszczędności widzę. Wielkie intensywne i po prostu satysfakcja w pewnej takiej ciszy i spokoju, które de facto, tak naprawdę, tutaj na cholera nie ma. Miejscem do pływania na Malcie to byłoby tamto właśnie. Tak, tam jest spoczko.
te wszystkie miejscówki, plaże tutaj, sorry, Vermont, Vermont, mój klimat, no. Także ocencie sobie sami, ale moim zdaniem ma tam o wiele więcej fajnych rzeczy do zaoferowania niż te dziadowskie plaże po prostu. Zimę zmianę budulca, jednak meta. Fajny patent, że taksi ma rejestrację taksi. That one invention, one tool, like a car, was able to transform the world. They transform the cities, the landscape, you know what I mean? Yeah. Normally, if you are transforming, if you are looking at the world and the processes that are transforming the landscape, they are taking thousands of years. And one invention of a vehicle transformed it into something completely else in 100 years. Okej, to już końcóweczka absolutna przy maltańskiej przygody. Jeszcze taki ostatni spacer po Marsaszlok. To jest taka no takie miejsce, jakby taka wioska rybacka, można powiedzieć. No jak zwykle na Malcie wioska rybacka nie może być zwykłą jakąś z drewnianymi chatkami i tak dalej, tylko tu mamy po prostu taka wioska rybacka, nie? Jasne. Mamy brytyjskie, kolonialne budki telefoniczne. Właśnie zjadłem w takiej najdziwniejszej chyba restauracji, w której jadłem. Taki typ właśnie, bierz co chcesz, zapłacisz na końcu stałą kwotę. No i trochę po prostu nie byłem do tego przyzwyczajony. Ale spoko, bardzo fajne, jakby ktoś miał ochotę. Ciach, mogę zarekomendować. No dobra, ostatni jakiś spacerek jeszcze, zanim taksówkę wezwę. No, w ogóle namawiają cię tam, po prostu zjedz jeszcze. Ja mówię, nie mogę, bo już muszę, kurczę, nie mogę tyle jeść. Ja mówię, zjedz jeszcze. Spoko. Ale koniec końców udało mi się sam tam wyjść. No, takie powiedziałbym, no na pewno nie jest to poziom jakiś taki super drogiej restauracji, ale powiedzmy całkiem spoko. To jest miejsce takie na luzie. Tutaj nie ma takiej spiny. To jest takie coś, że po prostu, no nie wiem, no, ci ludzie są bardzo, bardzo fajni, tacy wyluzowani i no miły jest ten klimacie. W tym momencie mamy chyba taki chrzest znośnie, że to znośnie po raz pierwszy odbywa się w taki sposób, powiedzmy, że to kanał jest najważniejszy, nie? Kanał powoduje, że coś robimy, wyjeżdżamy i tak dalej. Oczywiście, wcześniej były takie rzeczy związane z tym, kiedy tam chodziłem w Łodzi na jakąś imprezę czy coś, bo czułem, że kanał tego potrzebuje, nie? Że dla kanału to będzie dobre, ale to jest coś innego. I ten wyjazd stricte był tylko i wyłącznie dedykowany dla kanału. Kanał był tu jakby rzeczą najważniejszą i jakby dla kanału cała ta sytuacja tak naprawdę zaszła, nie? Czyli nie było motywacji jakiejś takiej, że a tam coś tam pójdę się z kimś spotkać, a tam coś zrobię, tylko wiedziałem po prostu, że faktycznie kanał potrzebuje takiego odcinka. Dla kanału będzie dobre to, żeby taki wyjazd po prostu uskutecznić, nie?